Cześć, ono w Slimdzie, z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku z Farming Simulator oczywiście 22. Nasza seria koledzy, zamiędzy w dzisiejszym odcinku zajmiemy się sianiem kukurydzy i w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie sami. Nagrywam sobie troszeczkę na zapas, jak tutaj chłopaki nagrywają, a ja potrzebuję odcinka, to fajnie, że mogę sobie wejść i ses sobie samemu coś tutaj podziałać. Jak widzicie, mamy wiosnę już, troszeczkę już mam posiane. Zakupiliśmy sobie też nowe pole, na które dzisiaj pojedziemy sobie zasiać kukurydzę. Tak więc co, tutaj dużo się nie pozmieniało. Sionka jest, jak widzicie, elegancko już sfermentowana również, tam będziemy sobie pryzmę otwierać. Może w kolejnym odcinku zrobimy sobie temera, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się na pełnej siewami, czyli zasiejemy sobie kukurydzę i później może polecimy na pole sobie jeszcze jakieś zboże eleganckie zasiać, co ja sobie biorę woreczek tutaj z nasionami i lecę sobie zasypać oczywiście siewnik. Czekajcie, o, coś takiego trzeba będzie ino sypać, o, żeby tu było w porządku. Jakoś to sobie ogarniemy, widzicie, nasiona zakupione, pioniera eleganckie, tak więc ino trzeba brać i sypać, czy tak trochę z wyższej strify, ale jakoś damy radę sobie to nasypiemy. Oczywiście jak odcinek się spodobał, zostawiajcie apelację w górę, piszcie komentarze i będzie elegancko, bo to jest z tym sypaniem, to wiadomo. Jak to bywa, nie jest to jakoś realnie zrobione za bardzo, ale jakoś to jest. Zobaczymy, czy tej kukurydzy nam wystarczy, tych nasion oczywiście, żeby nie było tam żadnych problemów, że będzie może za mało. Oczywiście worki po 25 kilo, tak zwane, no 19 kilo, a tam po 25 litrów, to przeliczmy to na kilogramy. Tak więc fajnie, że tutaj będziemy mogli sobie elegancką kukurydzkę posiadł, zobaczymy ile ona nam tutaj sypać będzie, no i zobaczymy, czy nam wystarczy oczywiście tych nasion wszystkich. Dużo nie ma, ale zobaczymy, nie wiem, czy chłopaki będą chcieli, żebym jeszcze siał, czy nie, zobaczymy, na razie ogarniemy tylko sobie właśnie te siewy, żeby to też było już w miarę jakoś ogarnięte i będzie perfecto idolo. Dobra, jeszcze dwa woreczki, chociaż sobie wsypiemy. Pik. Jeszcze tutaj ten jeden wejdzie, czy już nie wejdzie, o mój Jezus. Dobra, tutaj zostało troszkę jeszcze, ten tutaj w zapasie dwa worki jeszcze jakie są, ten jeden jest zbugowany, bo ten drugi widzę, że nie będzie najlepszym, ale już tak bywa czasami. Dobra, odpalamy 60, oczywiście musimy ją przyciszyć, bo ona dosyć tutaj głośno nam chodzi, jak to zawsze bywało z tą 60. To więc ino im tutaj przyciszymy i jademy na pole. Jademy, zobaczymy jak to będzie szło. Oczywiście tutaj sobie pozamykamy wszystko. O, dobra. I jedziemy na nasze nowe pole, bo kupiliśmy sobie nowy kawałek za 20 tam parę tysięcy. Nas to kosztowało, tak więc troszeczkę pieniędzy musieliśmy sobie wydać. Po wszystkich przewinięciach i tak dalej sobie jeszcze jakieś tam pieniążki zarobiłem, bo oczywiście wpadły sobie pieniążki za mleko. Tam bardzo fajnie, nowe krówki się też urodziły, tak więc naprawdę spoczko to wygląda. Te chłopaki posiane mają elegancko, to jakieś chwasty im się wdały. No ja też koło gospodarstwa będę tam sobie zasiewał właśnie jakieś zboże. Tam na dołku też mam już zasiane. Tak więc nie chciałem aż tak dużo tych siewów robić, będziemy sobie po prostu tej kosili i tyle. Ten troszeczkę porobioną po kukurydzy też mam już ogarnięte sobie to stanowisko, czy to pole całe. Tam to posiane też już mam, tak więc tam już wszystko jest pozałatwiane. No zostanie mi tutaj na tym nowym polu sobie zasiać kukurydzę, no i na obok gospodarstwa też tam zasiać jakieś zboże, żeby też już było to z głowy. Dzisiaj taki 20-parominutowy odcinek, zobaczymy ile uda nam się zdziałać, to tutaj zdziałamy. Prawdę bym chciał całą kurde sobie zasiać. No i to zboże najwyżej jak nie dokończymy, to dokończę poza odcinkiem i w kolejnym odcinku zajmiemy się ewoluowaniem tego pola, które będę siał sobie. I później zajmiemy się jakimś timerem, czy tam coś jeszcze sobie podziałamy, zobaczymy jak to będzie szło. Jedziemy na pole oczywiście 14. Mogłem kupić pole o numerze 9 albo 8, ale stwierdziłem, że jednak tutaj po tej prawej stronie, tutaj za całą prawie że wioską, tam są fajne pola, też fajne kawałki, to będzie fajnie to wyglądało. Tutaj widzicie mój rzepaczek też już fajnie sobie rośnie, tak więc naprawdę zarąbiście mun wygląda. A my tutaj oczywiście elegancko za płotem odbijamy sobie na prawo i będziemy mieli już nasze pole. To jest to? Jo, to jest to. To jest dokładnie to pole. A nie, to nie jest to pole, to jest 12, przepraszam bardzo, to jeszcze nie to pole. To pole łobok jest moje.
Niech tutaj pojedzie, to my sobie wyciągniemy. Jednak tu jeszcze 12, ale czekajcie, bo tu kawałek 12 jest chyba, jak się nie mylę. I to jest obok nasze chyba, czy mi się zdaje tylko. Czekajcie, bo już nie, nie, dobrze, to jest nasze, tak, to jest nasze, to jest nasza 14. Dokładnie, tam to jest jeszcze 12, to więc tamtą pole też tutaj się fajnie zawija, tak więc idealnie za płotem nie ma. Ale fajny dosyć kawałek moim zdaniem się nam tutaj trafił. Ten fajnie, bo można było sobie coś dokupić oczywiście. Jakiś kawałek ziemi, tak więc naprawdę spoczko. Tutaj siewy oczywiście idą, no ten siewnik nie jest taki ala typowo do kukurydzy, ale jakoś sobie nim damy radę tutaj zasiać bez żadnego problemu. Też będzie wszystko w porządku. Tutaj idzie robota jak ta lala, chwilę moment będziemy mieli to naprawdę zasiane. Tak więc jeszcze tym mastekiem sobie troszeczkę tutaj posiejemy. Taki 20-parominutowy odcinek. Co sobie tutaj nagram, żeby na weekend coś mieć, bo wiecie, wiecie jak teraz, jakie przestoje są tutaj troszeczkę na kanałach, bo a to jakaś tam imprezka, imprezka będziemy mieli, a to Bolek teraz też w Solcu jest, tak więc no też tam chłopok ma dobry internet teraz w Solcu, ale jednak bilet i coś tam odwala, no i też wiadomo, troszeczkę roboty też tam z siewami ma Boluś, no i też robotki, znaczy robotki, tylko chory jest chłopoczek, tak więc no też wiadomo, jak się jest chorym, to tyś ciężko tutaj ponagrywać coś. Mnie na razie, można powiedzieć, że puściło. Nie do końca, ale coś tam mnie puściło. Dzisiaj sobie wziąłem antybiotyk jeszcze, bo nie chcę za bardzo mnie to aż puścić, tak więc dzisiaj sobie antybiotyk wziąłem, żeby może mi to bardziej pomogło, bo tak to nie ma co się męczyć, ileż można w tym choróbsku być Bożym. No tak więc sobie ogarnęliśmy idei bazy, żeby mnie tylko ino puściło. Ten odcinek oglądacie w piątek albo w sobotę, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może na piątek coś sobie jeszcze nagram, ale nie jestem pewien do końca, czy coś się nagra jeszcze, czy nie. Zobaczymy. No ważne, żebyśmy mieli tutaj elegancko już ten odcinek nagrany, tutaj porobione. I będzie naprawdę bardzo fajniutko. Ładne, że tutaj się sieje. Fajnie, bo zobaczcie, dosyć długie pole. Nie aż takie bardzo pod górę, ta więc taka górka jest, można powiedzieć, że fajna, bo jest taka, nie jest tak stromo od razu, tylko jest po prostu tak fajnie rozciągnięte to. O mój Jezus, pomału też, żeby ino supa nie przestać, żeby chłopaki prąd miały w dumu. Będzie wszystko w porządku, dobra. Zacznę, dawaj ino rose. I wjeżdżamy sobie w kolejny tutaj przejazdek, może na panelu spróbujemy i na panelu możemy sobie ogarnąć. Też będę chciał sobie przetestować właśnie coś takiego jak Mabolek, ten panel, bo on też dosyć fajnie tutaj by się raczej sprawdził z tym joystickiem i tak dalej. Tak, będę musiał sobie to też ogarnąć, zobaczyć jak to będzie nam tutaj właśnie działało. Daj Boże, żeby było wszystko w porządku, ale widzę, że tutaj tych nasion za dużo nie idzie, tak więc jeszcze tej kurdy mi zostanie dosyć sporo. Tak więc może jeszcze uda się tak, że chłopakom będę mógł zasiać tą kukurydzę, co mam. Nie wiem, gdzie oni będą chcieli mieć kukurydzę, tak więc trzeba będzie z nimi tam porozmawiać, tak więc czy oni będą chcieli coś, żeby w ogóle zasiać kukurydzą. No ja na pewno tutaj przyda mi się ta kukurydza, będę musiał to skarmić, to co mam, ale to najwyżej ogarniemy sobie. Jak tam zostanie, to sprzedamy i tyle, żeby to też fajnie ta kiczonka co sezon była. Też dużo komentarzy było, bo wydałem sobie odcinek sąsiadów, na którym kosiłem sobie właśnie kukurydzę, też na kiszonkę, no i że chłopaki nam przy tym nie pomagają. Po pierwsze, chłopakiem teraz nie pomagają, bo też dużo roboty mają, też widzieliście, że na odcinku sam był Brączek. Po drugie, to pole mieliśmy dosyć bardzo blisko pryzmy, tak więc nie byłoby sensu, żeby ktoś nam pomagał. W kolejnym sezonie będziemy mogli już chłopaków poprosić o pomoc w kiszonce, żeby nam troszeczkę pomogli. Będziemy sobie kosili możliwe, że troszeczkę dalej od pryzmy, tak więc to fajnie będzie wyglądało, jak chłopaki przyjadą i nam troszeczkę pomogą. Wiadomo, jakieś tam przyczepy, jedną tą dębkę mamy, którą będą mogli sobie ciągnąć, albo chyba, że będą mieli jakieś swoje przyczepy, które my będą mogli wozić, a więc to też fajnie będzie wyglądało, bo na przykład dwie osoby by mogły wozić, nawet jeden sąsiad by się przydał, bo dwie osoby mogłyby wozić, jedna ubijać. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie w kolejnym sezonie. Zależy, ile kukurydzy zasiejemy, ile tego będzie, bo naprawdę w tym sezonie dosyć sporo nam tej kukurydzy wyszło, bo tam prawie 300 tysięcy litrów nam wyszło, tam dosyć sporo tej kiszonki będziemy mieli. Fajnie, bo biogazownia sobie teraz będzie cały czas zasypywana tą kiszonką. Jeszcze wiadomo, belki
kiszonki, które fermentują, które się fermentują na biogazowni, też tam jakiś fajny pitos nam dadzą. Tam też fajnie z tym będzie to wszystko szło, ale to zostawimy na odcinki już sąsiadów, tam będziemy się bardziej wypowiadać na te tematy, ale chciałem tak powiedzieć o tym, że właśnie jak będziemy mieli gdzieś dalsze pola czy coś, to wtedy będziemy sąsiadów brali, żeby nam pomogli troszeczkę podwozić, bo wiadomo, jak będzie troszeczkę dalej do jazdy, no to nie będziemy aż tak długo czekali, bo to nie będzie miało sensu. A tak to na razie się wyrabialiśmy, przyczepa też dosyć spora, mój jest jakaś mipatulata, przyczepa dosyć spora, bo tam 35 tysięcy litrów bodajże na nią wchodzi, tam też fajnie tutaj z odwozem to szło, ale tak jak mówię, w kolejnych sezonach może nie być już tak dobrze z tym odwozem, to wtedy weźmiemy, poprosimy chłopaków i będziemy sobie lecieli z tematem. Dobra, tutaj też ładnie robotka będzie szła. Kukurydza zaraz będzie posiana. 11 minutka odcinka, fajnie bardzo. Też fajnie, bo tutaj z tej strony jeszcze za górką nie byłem, tam więc fajnie, bo pole mam obok tak naprawdę. Za tym polem mam swoje pole, na którym mam rzepak, oczywiście. I tak fajnie, bo za górką wszystko już ładnie widać, te silosy, tam wiatraki, to też fajny klimacik to pole ma samo w sobie. A więc będziemy sobie tutaj na tym polu elegancko działali. No tak, bo ja tutaj mam troszeczkę wincy. No jakby tego jednego nie było tutaj do wsiewania, to by to fajnie wyglądało, bo wtedy ten siewnik był w miarę równy. A tak to jednak, sami widzicie, że jest z lewej strony jest jeden ten do siewania więcej. Tak więc no jakoś to nie wygląda zbyt realnie, ale jakoś te siewy idą, to najważniejsze, że jakoś to idzie. Mogłem troszeczkę bardziej do prawej jeździć, ale to nie ma sensu i tak trzeba zasiać tak, to tam jakby na jakieś nakłady robił, to nic się nie dzieje. One żeby było elegancko posiane i będzie bajunia. Nie wiem, w drugą, chyba w jedną stronę tego nie wiedziałem, ale już poprzeczek możemy sobie tutaj pierdzielnąć. Zobaczymy. Ops. Pik. Zaraz zobaczymy tutaj elegancko, czy nam się uda na raz poprzecznik zrobić, czy nie. Ale chyba się uda, tak więc litera. Pojedźmy w tą stronę, czy weźmiemy to na raz, czy nie. Zaraz się okaże. Ale moim zdaniem będzie ciężko to zabrać na raz. Chociaż, tak teraz patrząc, nie no, będzie ciężko. Jednak trzeba tutaj będzie jeszcze raz przejechać. Ten jeden rządek jeszcze trzeba będzie właśnie tutaj dosiać. A więc sobie wrócimy i to ogarniemy, żeby tutaj nie było żadnych krzyrw. I będzie gitara siema. No fajnie, bo kurde, też będziemy mieli posiane. Będziemy już troszeczkę przed chłopakami. A więc chłopaki będą chcieli sobie odcinek beze mnie nawet nagrać, to będą mogli sobie na spokojnie nagrać, bo wiadomo, jak będzie jeszcze też praca w polu, bo na razie mam tam troszeczkę tylko poorane. A jutro sobie właśnie wyjeżdżam. Jadę do Bolka, tak więc no wtedy jak wrócę, dopiero zacznę dalej jechać tutaj z pracami polowymi tak naprawdę u siebie. Z jakimiś tam siewami, czy wiadomo, z orką dalszą. Bo tam jeszcze dostałem troszeczkę orki, ale to już na spokojnie się ogarnie. Ważne, że już te tam 3 hektary mam zorane, prawie że 3,5, tak więc to też fajnie już poszło. To będzie można sobie działać dalej. Dobra, opuszczamy siewniczek. Lecimy tu, no połowa siewnika poszła, tych nasion. A więc też fajnie. No i bo mam tu, można powiedzieć, że zasiane, tak więc no nawet nie musiałbym tego tam dojeżdżać i chyba tak zostawię. No tak zostawimy. Jak będzie jakiś tam mijaczek leciutki, to nic się nie dzieje. Pojedziemy sobie tutaj w tą stronę, bo jeszcze tutaj z tej strony mapy tak naprawdę mnie nie było. Chłopaki tutaj na skup jechali z tego, co tam pamiętam w odcinku zimowym, a mnie tutaj z tej strony mapy jeszcze nie było, tak więc sobie tutaj przejedziemy, zobaczymy co tutaj będziemy mieli ciekawego. Wracamy na gospę i przesiadamy się do masejek i lecimy sobie posiać troszeczkę. Troszeczkę sobie jeszcze masejkiem tutaj podziałamy, posiejemy. I gitara. I no, odbijamy na liwo i jedziemy na naszą gospę z powrotem. Troszeczkę nam ten dojazd zajmie, ale to wiadomo, 60 też nie jest demonem prędkości. Tutaj jakaś droga naprawdę, albo tu to dużo gospa jest, dobra. Te też fajne pola są naprawdę. Kiedyś będą większe sprzęty, tutaj też naprawdę będzie można sobie fajnie podziałać z tymi polami. Tutaj jakieś jeziorko, czy jakiś bardziej stawik. Fajnie, fajnie. Klimat fajnie, dobra. Ale wracamy do naszych stron. Jakie to w ogóle jakiś wielki bolec jest, do śruby to masakra w tym siewniku. Teraz zauważyłem, że on jest ogromniasty normalnie.
ale to nic, dobra. Ino kierunek, że tam możemy się światła, ino też zapalić. Oto jakiś rower stoi elegancki przy owetce. Dobra, puścimy jeszcze tutaj ziomeczka. I łogi. I my wycmygniemy. Gdzie mam jatek? Wracamy na gospę, 5 ma to godzin ładnych, już na 60 wbija, tak więc tutaj fajnie, bo już nie wiem, to jest chyba 12 odcinek z tej serii, jak się nie mylę. Albo już jeszcze dalej, nie pamiętam już nawet, ale dosyć fajnie sobie tutaj ciśniemy z tą serią też. Uważam, że wam też się podoba, zostawiacie fajne łapki w górę pod właśnie tymi odcinkami, tak więc fajnie, że wam też to ta seria się podoba, bardzo wam dziękuję. Też już tych subów też dosyć sporo mam, bo niedługo 122 tysiące sobie wbijamy, tak więc fajnie. Jak ktoś jest nowy, może zostawić subika, oczywiście łapka do góry. Będziemy sobie tutaj ładnie z aktywnością leci. W tym miesiącu naprawdę fajnie sobie poleciałem, abym miałem jeden dzień przerwy jak na razie, bez odcinka. Możliwe, że będzie tych przerw troszeczkę więcej, ale zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. Może jeszcze jakieś przerwy się zdarzą, zobaczymy. Jak nie będzie co nagrać, albo nie będzie czasu, to wiadomo. Ale postaram się, by te odcinki się pojawiały dosyć fajnie, tak więc... Ligansko. Już jest nawet co nagrywać, bo troszkę serii już mam do nagrywania, jeszcze jak teraz Construction doszedł, to naprawdę fajnie już to też będzie sobie wyglądało. Może jeszcze sam jeden odcinek sobie z Construction nagram, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak tak, to fajnie by było jeszcze ten jeden odcinek mieć z Construction zawsze na zapas. To więc nie byłoby źle. Bo co, dzisiaj sobie wydałem sąsiadów, mamy czwartek, na piątek ten. Jeszcze potrzebowałem chociaż dwa odcinki, żeby sobie nagrać. Chociaż jeden, żeby na sobotę jeszcze ten odcinek sobie był. Bo na niedzielę może bym sobie już coś nagrał. A bo wtedy bym live'a sobie w niedzielę odpalił, też by to jakoś wyglądało. No dobra, wracamy sobie. 17 minut tutaj, teraz zajmiemy się sianiem na tym polu. Tak więc ino sobie wjeżdżamy. No teraz to będę musiał jeszcze oczywiście pieniążków sobie nazbierać na beczkę do gnojowicy, ale to już ogarniemy sobie później to wszystko, żeby też było. Dobra, pyk, gasimy 60, sobie światło też można zgasić i na rose i wsiadamy sobie do naszego Maseja, wyprostujmy kierownicę, oczywiście zapalmy go i dajemy sobie tutaj dźwięki na 70, żeby tutaj chociaż Maseja coś było słychać. Siedzimy sobie jeszcze owiec, bo owiec jeszcze możemy sobie zasiać. Jak sobie sprawdzałem dzisiaj, jeszcze ostatni dzień na owiec jest, kurde, już jest posiana, tak więc bardzo fajnie. Soi na razie jeszcze nie będziemy sobie siać. Nie ma sensu na razie na soję, ale gdzieś tam za dwa sezony możliwe, że tą soję to sobie uderzymy. Zobaczymy, na razie możliwe, że w następnym sezonie sobie pierdzielnie więcej rzepaku, żeby tego rzepaczku też troszeczkę było i zobaczymy, jak to się nam tutaj uda właśnie go posiać. Dobra, tutaj siewy jakoś powinny sobie pójść, tak więc też troszeczkę to nam zajmie. W kolejnym odcinku może też sianokosy jakieś sobie wlecą przy okazji, żeby tylko nie było tego wałowania i robienia temeru, to jeszcze możliwe, że sobie rąbniemy tutaj jakieś sianokoski, żeby to też było fajnie uogarnięte. No zobaczymy, coś na pewno sobie tutaj wymyślimy, jeszcze jakąś robotkę. Tutaj ino trzeba objechać ten zagajniczek nasz. Fajnie, bo tutaj mam pole, tak naprawdę bazurkowo będzie zasiane. Zobaczymy, jak to się przyjmie tutaj. Mam nadzieję, że będzie w porządku. No fajnie, jakby było uprawione elegancko, ale zobaczymy. Możliwe, że będzie też dobrze rosło, tak więc będziemy stosować taką uprawę częściej. Bo to wiadomo, szybciej wszystko wychodzi i tak dalej, to będzie można sobie coś takiego podziałać. Ale fajowo. Zastawik naprawdę fajny, 3 metry siewniczek bodajże posiada. Ta robota też tutaj sprawnie nam powinna pójść na tym polu. O, tu GPS też mamy, tak więc moglibyśmy nawet na GPS-ie sobie pojeździć. Jakby nie patrzeć, bo ten GPS jest tutaj w tym traktorze, tak więc będzie można go wykorzystać. Klik. Czekajcie, ale musimy przestawić szerokość sobie na pewno. Ło. Że tutaj coś mi krzywo wychodzi chyba. Pojedźmy sobie coś takiego i może to już będzie w porządku. Może nie będzie żadna mijaczka. Zobaczymy. Tutaj chłopaki też się chyba nie mają posiany. Bardzo fajny.
elegancki. Tam troszkę chwastów mają, ale to mam nadzieję, że sobie ogarną jakoś. Sobie poradzą z tymi chwaszczerami. No tutaj mamy chwasty włączone. Tak więc trzeba tutaj też z nimi walczyć. Żeby ich oczywiście nie było. Mam sobie trochę troszeczkę do prawej dać, żeby nie było żadnych mijaków zrobionych. Będzie gicio. Myślałem, żeby ogólnie łąkę sobie troszeczkę pomniejszyć. Ale nie wiem, zobaczymy jeszcze. Pomyślę, może gdzieś indziej będzie łąka, a tutaj jeszcze będzie pole jedno. Zobaczę, może jakiś kawałek sobie dokupię i coś takiego łogarnę, ale chociaż aż takiego małego kawałka fajnego chyba na łąkę nie ma, chociaż może trzeba by troszeczkę daleko iść, no bo tutaj są jakieś fajne kawałki. 30 tysięcy, to też dosyć spore tak naprawdę na łąkę. Dosyć sporawe te niektóre pola są. Które te tam parę pól, nie wiem, z 5 może pól będzie takich fajnych małych, żeby można sobie pokupować tam po 20 parę tysięcy. Tak więc ja sobie zainwestowałem w pola, maszyny jakieś tam posiadam, tam na razie maszyn typowo nie potrzebuję, tylko by mi się oczywiście tabeczka do gnojowicy przydała, a tak to wszystko raczej posiadam. Tutaj owieś elegancko się sieje, tak więc bardzo fajnie. Wracając do tych pól, to tutaj widzicie 8 za 25 tysięcy, 9 za 22 tysiące, ale to są dosyć duże górki, tak więc ciężko było tutaj jakieś sienokosy zrobić, ale to tutaj za 30 tysięcy 20, może sobie nad tym polem też pomyślimy. Żeby ona taka łąka, żeby łąka tam była, a tutaj sobie na tym tutaj zrobimy pole, a tutaj będziemy mieli po prostu łąkę. Ja sobie zaraz normalnie pobiegnę i zobaczę jak to wygląda, czy by to fajnie wyglądało na łąkę. Aż normalnie lecę zobaczyć. No tutaj jakieś pola są, tu jest ta 51, a tutaj jest 20. Una jest tutaj. Tutaj no łąka fajna była, zobaczcie. Możecie sami napisać w komentarzu co sądzicie. Fajna łąka by tu była. Elegancka. I będziemy musieli pomyśleć nad tym polem. W następnym sezonie. Wtedy to by zlikwidował pole, zrobił, a tam by zrobił łączkę. Wtedy tu by kukurydzę może zasiał. Chociaż no nie wiem, czy teraz tyle kurydzy potrzebuje, ale. Ale coś ogarniemy. Na pewno, żeby tu było pole jakieś. Żeby jakieś tutaj eleganckie roślinki nam rosły. Jakieś zboże, czy może kukurydza. Zobaczymy. Wszystko okaże się z czasem. 22 minuty odcineczka, jeszcze chwilę sobie posiejemy i będziemy kończyli te 20 parę minut. Dzisiejszy odcinek będzie sobie trwał i tak na szybko, żeby dla was tutaj coś nagrać, żebyście mieli, bo aktywność się dalej utrzymała i będzie naprawdę fajowo. Cik fuch. Możliwe, że jeszcze dzisiaj sobie live'ika odpalę, ale zobaczymy. Na razie chcę ten odcinek sobie nagrać, go wrzucić. Też miniaturkę fajnie by było zrobić już, żeby mieć to z głowy. Wszystko porobione. Te pole też będziemy się poza odcinkiem sobie ty elegancko zasiać. No i zaczniemy następny odcinek od wołowania na tym polu. Później zajmiemy się temerem. A jak starczy jeszcze czasu, to polecimy sobie tutaj na łąkę i troszeczkę pokosimy. Tak więc też będzie bardzo fajny odcinek. Będzie się na pewno działo. To nagram prawie sobie to o 16. Jeszcze może jeden odcinek dzisiaj nagram. Zobaczymy. Fajnie było coś nagrać, ale jeszcze nie mam za bardzo pomysłu na co by tutaj nagrać, bo jakiejś innej serii nie mam. Sąsiadów już teraz są do Bolka. Seria z Adamem jest do Adama. Co tam jeszcze mogę innego? Mogłbym nagrać sobie Stranded Deepa niby z Bolkiem, ale nie wiem czy Bolek w ogóle będzie. Fajnie było nagrać Stranded Deepa, naprawdę. Zawsze ten odcinek był. Raft jest do Brączka, tak więc wiecie. Zobaczymy. Będę musiał do Bolka napisać, czy on może dzisiaj będzie i może się uda coś jeszcze nagrać. Jak nie, to sobie nagram jeszcze jeden odcinek z Constructiona i też fajnie sobie tam podziałam. Jakieś misyjki sobie porobię, coś się zbuduje i też będzie fajnie to tam no, wyglądało. Fuh. Tam zobaczcie, bo odcinek z Constructiona też wam się fajnie przyjął. Na pewno będzie seria z chłopakami. W tej serii, tylko będziemy musieli sobie to ogarnąć, żeby tam nie było żadnych problemów z dołączeniem na serwer i tak dalej, bo teraz zapraszam oczywiście na odcinek do Adasia z Constructiona, bo tam nagraliśmy oczywiście z Adasiem odcinek, ale tam mieliśmy troszeczkę problemy, bo nie mogliśmy się połączyć, troszkę pograliśmy, czasami mnie wyrzucało, później na koniec już nie mogłem dołączyć w ogóle. Czy mogłem dołączyć, tylko miałem jakąś synchronizację, która trwała i trwała i trwała i się nie chciała zrobić. I no niestety będziemy musieli chyba łączyć się przez Hamachi, żeby nam to ładnie wszystko działało. Tak będziemy musieli sobie to oczywiście przetestować, sprawdzić, czy tak będzie naprawdę działać.
Jak tak, to na pewno od następnego tygodnia ta seria skonstruowana powinna już tak dosyć sobie fajnie ruszyć. Daj Boże, żeby tak było. Wiadomo, że troszeczkę serii jest, ale mam nadzieję, że to Constructiona gdzieś tam uda się wcisnąć, żeby on też fajnie był. Bo wiadomo, że Strand Deepa będziemy też chcieli dosyć sobie szybko skończyć, bo wiadomo, tam też już duża oglądalność na nim nie jest, a fajnie było, żeby tą seryjkę sobie szybko, elegancko przejść i też zacząć coś nowego, czy nawet jak skończymy Strand Deepa, jak skończymy właśnie Rafcika, to może jakąś inną tutaj giereczkę sobie odpalimy. Nie wiem, czy to będzie Scrap Mechanic, czy to coś innego, ale na pewno dowiecie się, co to właśnie będzie za giera. Tak więc co, właśnie odcineczkę dzisiaj sobie elegancko nagraliśmy. Tak więc co, jak się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, jakie nowe nabytki byście u mnie na gospodarstwie widzieli. Na pewno też myślałem o dostawieniu sobie jakiegoś pastwiska na krowy, żeby tych krów mieć po prostu więcej, ale zobaczymy. Łąka jest, można coś tutaj wykombinować, jakieś pastwisko sobie dołożyć, tak więc będziemy nad tym sobie ładnie myśleli. A co, jak się podobało, tak mówię, łapka w górę, subik na kanale i do następnego odcineczka, trzymajcie się, cześć.